wszystko jest względne. Czasami to, co jest najpiękniejsze, nie daje spać. Czasami piękno nie daje spać. Podobnie jak te ptaki. Ślicznie, ślicznie śpiewają ślicznie, ale spać nie dają. Wyobraź sobie, kładziesz się, późno spać, a tu z pierwszym promykiem słońca, 5 rano, prześliczny dźwięk ptaszka. Prześliczny dźwięk, budzi cię ze snu. Gorszy może być tylko komar, komar, który bzyczy nad uchem. Marzysz o tym, żeby być obudzony pocałunkiem dziewczyny. Dotykiem, uśmiechem, zapachem kawy. To 5 rano, nie da się spać. Ptaszki na to ci nie pozwolą. Budzik w komórce, jak jest nastawiony, da się przetrzymać, przycisnąć poduszką. Ptaszka się nie da. I dlatego stwierdzam, że czasami to, co najpiękniejsze, najpiękniejsze i upragnione, jak śpiew ptaszka, nawet śpiew ptaszka, może nie dać człowiekowi spać. I obawiam się, że tak może być ze wszystkim. Nawet z nadmiarem słodyczy, z nadmiarem seksu, z nadmiarem kobiet i nawet prawdopodobnie można przesadzić z zachwytem, z podziwem. Nie wiem, jeszcze z taką sytuacją się nie spotkałem, ale biorę pod uwagę, że nawet zachwytu może być za dużo. Nieprawdopodobne, ale może. Ale to nikogo naprawdę nie trafi w naszej rzeczywistości. Dlatego zachwycajcie się ptaszkami.